Mogłem jednak tylko wsłuchiwać się w ciszę i wpatrywać się w ciemność. Jak długo buszowali przestępcy we dworze. Nie mogłem spojrzeć na zegarek, czas zdłużył mi się strasznie. Minęła godzina, może dwie lub zaledwie dwa kwadranse. Wreszcie usłyszałem chrobot mechanizmu i powiało ciepłem z biblioteki. Złoczyńcy znowu wrócili do podziemi. Gdy przekraczali moje nogi wyciągnięte w poprzek wąskiego korytarzyka, zauważyłem, że każdy z nich aż ugina się pod ciężarem wypełnionego czymś worka. Domyślili się, że spostrzegłem ich bagaż. Zatrzymali się, położyli worki na kamiennej posadzce. Zabawa skończona. Przegrał pan, powiedział ten, który mówił do mnie uprzednio, a więc chyba Batura. Zabraliśmy to, czego tu szukaliśmy i żegnamy pana chłodno z domieszką ironii teraz uwolnię pana od knebla aby mógł pan wołać o pomoc uprzedzam jednak że na razie jeszcze wołać nie warto ponieważ mury są dość grube ci co śpią na dole i tak pana nie usłyszą będzie pan musiał poczekać do rana aż ktoś wejdzie do biblioteki skoro już mamy to czego szukaliśmy nie widzimy potrzeby aby pan nadal cierpiał to mówiąc, wyjął mi z ust wstrętną szmatę. Łajdak, powiedziałem z gniewem. Przyjęli to słowo jak dobry dowcip. Zaśmiali się, podnieśli ciężkie worki, zarzucili je sobie na plecy i, zaśmiewając się, zeszli na dół po schodach. Pozostałem znowu w ciemnościach korytarza. Tyle tylko, że nie miałem w ustach knebla i mogłem swobodnie oddychać. O pomoc nawet nie próbowałem wołać. Zdawałem sobie bowiem sprawę, że mówili prawdę. Nikt mnie z dołu nie usłyszy. Należy poczekać cierpliwie do rana. I znowu miałem dość czasu na ponure rozmyślania. Nie opuszczała mnie pamięć o dwóch ciężkich workach, jakie dźwigali. Zwyciężyli, powtarzałem sobie. Wczoraj wieczorem batura odnalazł wreszcie miejsce, gdzie znajdowała się skrytka. Powziął wtedy plan, aby skarby wydobyć z niej przy pomocy oszukańczej brygady remontowo budowlanej. Ale zdemaskowany przez Zosię i Antka wzbudził podejrzliwość panny wierzchoń. W tej sytuacji musiał zrezygnować z tego planu i powziął inny, jeszcze tej nocy, ryzykując, że obudzi marczaka i moich współpracowników. Zdecydował się wejść do dworu i otworzyć skrytkę. Szczęście mu sprzyjało: nie obudził nikogo. W tej chwili dwa worki odjeżdżają stąd samochodem marki walkone z szybkością stu kilometrów na godzinę. Rano, gdy zostanę uwolniony z więzów i będę mógł rozpocząć akcję, skarby znajdą się daleko i będą już starannie ukryte. Ale gdzieś w głębi zwojów mózgownicy kiełkowała inna myśl. Dobijała się do głosu najpierw nieśmiało, potem z coraz większą siłą. I jakby ktoś świeżej krwi pompował mi w żyły. Poczułem, że przybyło mi sił, znowu bowiem zaświtała nadzieja. Nie mogłem jednak przemyśleć tej sprawy do końca. Usłyszałem wolne człapanie. Ktoś nadchodził tajnym korytarzem ze świątyni dumania. Niósł w ręku zapaloną świeczkę, bo blask chybotał na ścianach i posadzce. Halo, krzyknąłem w tamtym kierunku. Człapanie ustało. Kto tam? Usłyszałem przerażony głos Janiaka. To ja, kustosz. Niech pan podejdzie bliżej i uwolni mnie z więzów. Przyspieszył kroku i wkrótce znalazł się tuż przy mnie. Postawił świeczkę na posadzce i natychmiast zabrał się do rozsupływania pęd. Po chwili byłem wolny i podniosłem się, rozcierając ręce i nogi. Zauważyłem, że jacyś łajdacy zakradli się do rupieciarni w parku. Wyjaśniałem mu sprawę mego uwięzienia. Poszedłem za nimi i odkryłem wejście do korytarza. Ale oni tu zaczaili się w ciemnościach. Uderzyli mnie czymś w głowę, a potem związali. Ja też ich zauważyłem, rzekł Janiak. Pan kazał mi pilnować nocą dworu i dawać baczenie na park, więc tak zrobiłem. Nocą przeszedłem się dwukrotnie po parku i zobaczyłem, że jakiś dwóch osobników z workami na plecach wyszło z rupieciarni. A gdy mnie spostrzegli, rzucili się do ucieczki. Jestem już stary, więc mi uciekli. Ale goniłem ich aż do szosy. Tam czekał na nich samochód. Wsiedli do niego i odjechali. Wtedy wróciłem do rupieciarni i znalazłem wejście do piwnicy. Dokąd prowadzi ten korytarz? Zainteresował się do biblioteki. Pokazałem mu mechanizmy w drewnianej ścianie, zamykającej korytarz. Za ścianą stał ogromny zegar szawkowy. Gdy odsunęło się go na bok, otwierał drogę do biblioteki. Pewnie coś ukradli we dworze, bo nieśli pełne worki, stwierdził Janiak. Zawiadomi pan milicję, prawda? No, oczywiście. Chociaż przypuszczam, że nic nie zginęło. Nic takiego. Poprawiłem się, co jest zapisane w księdze inwentarzowej albo w katalogu. Wąskim korytarzem, a potem schodami, wyszliśmy z janiakiem do świątyni Dumania. Wyjrzałem do parku pogrążonego w ciemnościach nocnych. Wiał mocny, porywisty wiatr, jak zwykle przy zmianie pogody. Drzewa w parku huczały ponuro. W mroku słabo bielały ściany dworu, w żadnym z okien nie paliło się światło. Wszyscy smacznie spali. Niech pan wraca do domu i kładzie się spać, powiedziałem do Janiaka. Dziękuję za uwolnienie z więzów. Nie kwapił się z odejściem. Wyciągnął paczkę sportów i poczęstował mnie papierosem. Gdy zapaliliśmy, obsadził papierosa w swej rzeźbionej cygarniczce. Dlaczego pan rzeźbi takie dziwne kształty? Zapytałem. Wzruszył ramionami, jakby sam nie bardzo wiedział, czym ten fakt wytłumaczyć. Pan Czerski mówił, że to dobry znak, powiedział po namyśle. Widziałem ten znak na obrazie w gabinecie pana Czerskiego. Jest także wyrzeźbiony na kolumienkach w sali balowej. Pan Czerski też palił papierosy i jak dowiedział się, że umiem rzeźbić cygarniczki, to właśnie kazał sobie zrobić taką, z tym znakiem. Rozumiem, kiwnąłem głową. Zaczęła mi świtać jakaś dziwna, szokująca myśl. A teraz niech pan idzie spać. Ja zamknę rupieciarnię od wewnętrznej strony i wrócę do dworu tajnym wejściem. Zanim odszedł. Przestąpił z nogi na nogę i powiedział. Ale niech Pan pamięta, że ja umiemy dobrze dozorować dworu. To ja Pana uwolniłem. Będę pamiętał. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję. Zamknąłem drzwi i przekręciłem klucz w zamku. Posługując się świeczką pozostawioną przez Janiaka, szybko wróciłem korytarzem do drewnianej ściany, za którą znajdował się stary zegar. Spojrzałem na zegarek, dochodziła trzecia po północy. Za kilka godzin byłbym uwolniony przez pannę wierzchoń albo bigosa. Janiak przyspieszył ten termin, ale zbyt nachalnie żądał za to wdzięczności. Jakby uwolnił mnie specjalnie po to, aby mnie przekonać, że jest dobrym dozorcą i pozostaje poza wszelkim podejrzeniem. Niech sądzi, że dałem się nabrać, pomyślałem. Jeśli rzeczywiście okaże się niewinny w tej sprawie, potrafię mu okazać wdzięczność. Ale o tym zadecyduje przyszłość. Teraz przystąpiłem do obejrzenia tajnego wejścia do biblioteki. Przekonałem się, że nie było tam żadnego mechanizmu. Po prostu tylna ściana dużej szafki zegara stanowiła jednocześnie drewnianą ścianę zamykającą korytarz. Ukryte w dębowej błazerii zawiasy i zasuwa utrzymywały szafkę zegara w ścianie. Wystarczyło odsunąć zasówkę i pchnąć mocno ścianę, a zegar otwierał się jak drzwi. Przypomniałem sobie noc wkrótce po naszym przybyciu do starego dworu, gdy obudzeni krokami na górze wpadliśmy do biblioteki. Spłoszeni złoczyńcy czmechnęli z biblioteki do tajnego korytarza. Lecz wszystko działo się tak szybko, że nie zdołali dokładnie zamknąć za sobą ściany z zegarem. Pozostała szpara. Przelękli się, że ją zauważę. I któryś ze złoczyńców zdecydował się przyciągnąć dokładniej szafkę. Pociągnął ją zbyt silnie i wtedy pękło szkło w zegarze, a my mogliśmy odnieść wrażenie, że spowodował to duch. Wkrótce wyjaśnię i inne niesamowite zjawiska w naszym dworze, pomyślałem. Będę też wiedział, czego szukał tu Batura i jego wspólnicy. Odsunąłem zegar, wszedłem do biblioteki i zapaliłem światło. Mimochodem rzuciłem okiem na pozostawione na stole zaproszenia do szkoły w Janowie na przedstawienie balladyny. Przyszedł mi do głowy pomysł, który napełnił mnie otuchą. Zgasiłem światło i zacząłem ostrożnie schodzić po schodach do sieni. Wszedłem cicho, żeby nie obudzić moich współpracowników, bo chciałem im rano zrobić niespodziankę. Lecz raptem rozbłysło światło w sieni, a na podeście schodów zobaczyłem dyrektora Marczaka w kwiecistej pijamie. Witamy pana Kustosza, odezwał się z ironią. Wszyscy się niepokoili pańską nieobecnością, ale ja wiedziałem, że pan na pewno się zjawi. I to niespodziewanie. Czy wraca pan z nocnego spotkania z duchami? Byłem uwięziony, zacząłem wyjaśniać, ale nie dopuścił mnie do głosu. Wiem, wiem, panie Kustoszu, ja wszystko wiem, kiwnął głową ze zrozumieniem. To jest niesamowity dwór pełen duchów, upiorów i zjaw. A pan wypowiedział im walkę. Więziły pana jakieś straszliwe moce piekielne to one każą panu znikać w tajemniczy sposób i zjawiać się niespodziewanie. A czy duchy powiedziały panu po co ja tu przyjechałem? Był pan na kontroli muzeów w Zielonogórskim i w drodze do Warszawy odwiedził pan nas, aby się dowiedzieć, jak się tu urządziliśmy. Tak, zdumiał się dyrektor Marczak. Skąd pan o tym wie? Przecież ja nikomu nie mówiłem. Zapomniał pan o rozmowie z piękną wczasowiczką? Tak, tak, przytaknął dyrektor. Ale skąd pan wie? Przecież pana nie było przy tej rozmowie? Byłem, byłem, panie dyrektorze. Nie ciałem wprawdzie, ale duchem. Dyrektor Marczak zamrugał powiekami ze zdumienia. A tymczasem otworzyły się drzwi pokoju bigosa i panny wierzchoń. Obudzeni naszą głośną rozmową, zerwali się z łóżek. Och, panie Kustoszu, tak bardzo się martwiłam, powiedziała pan na wierzchoń i nie wiadomo dlaczego sponsowiała na twarzy. Bigos filozoficznie pokiwał głową. Pan Kustosz działa jak w ewangelicznej przypowieści: maluczko, a nie ujrzycie mnie i znów maluczko, a ujrzycie mnie. Serdecznie uścisnąłem dłoń panny Wierzchoń. Bardzo się cieszę z pani pomysłu odwiedzenia biblioteki w Łodzi. Dzięki pani wiemy, że nasz dwór był budowany jako tajna loża masońska. Gdybyśmy na samym początku mieli tę wskazówkę, zapewne niektóre sprawy potoczyłyby się nieco inaczej. O Boże! jęknęła panna Wierzchoń. Przecież ja panu o tym nie mówiłam. Skąd pan wie o mojej bytności w bibliotece? Ja wiemy wszystko, oświadczyłem. Dobry kustosz zna każdy krok i każdą myśl swoich współpracowników. Dyrektor Marczak zdołał już opanować zdumienie. Zaśmiał się sarkastycznie. Hen, hen, he. Pan kustosz potrafi się rozdwoić. Jego ciało gdzieś przepada, a duch krąży między nami. Innymi słowy, pan kustosz cierpi na rozdwojenie jaźni. I potrafi zgadywać nasze myśli, stwierdziła wciąż zdumiona panna Wierzchoń. Fiuu, gwizdnął głośno kolega Bigos. To bardzo źle, bo ja nie zawsze myślę najlepiej o kustoszu. To straszne, zawołała panna Wierzchoń. Ja się nie zgadzam, aby pan kustosz znał moje myśli. I znowu się zarumieniła. A dyrektor Marczak rzekł uspokajająco: Nie martwcie się, moi drodzy przyjaciele, ja już podjąłem pewną decyzję. Pan kustosz trochę się zdziwi, jeśli mu powiem. Nie zdziwię się, odrzekłem. Przecież ja znam pana myśli, panie dyrektorze. Co takiego. Pan zna moją decyzję? Pan jest szarlatanem. Panie Kustoszu, nikomu się nie zwierzyłem ze swojej decyzji. Jest tu ukryta w głębi mego mózgu, w najtajniejszym schowku. Bezradnie rozłożyłem ręce. A jednak poznałem pana myśli. Bardzo przepraszam, że ośmieliłem się przeniknąć w najtajniejsze skrytki mózgu swojego przełożonego, ale tak się niestety stało. Wiem, że to nie jest ogólnie przyjęte znać myśli swoich współpracowników, a co najgorsze, również swoich przełożonych. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze. Oburzające, Pan naprawdę zna moją decyzję? Proszę powiedzieć. Żądam tego. Ba, nakazuję panu wyjawić moje myśli. Wzruszyłem ramionami. Skoro pan każe, Panie dyrektorze, muszę się podporządkować. A więc postanowił pan, o świtaniu mam z panem pojechać do Warszawy, a na moje miejsce przyśle pan innego kustosza. Zdumiewające, wykrzyknął dyrektor. Właśnie taką podjąłem decyzję. Pan zna moje myśli. Chce nam pan zabrać kustosza i dać kogoś innego? Przeraziła się pan na wierzchoń. Ależ dlaczego? A ja się z tego bardzo cieszę, bezczelnie oświadczył Bigos. Człowiek, który zna moje myśli, nie powinien być moim przełożonym. Jak okropnie wyglądałoby nasze dalsze życie z takim kustoszem? Nie można by wykręcić się od żadnej roboty. A i myśli przełożonych też się nie powinno znać. Zgodził się z nim dyrektor Marczak. Pan Tomasz jest tak nadzwyczajnym człowiekiem. Że marnuje się na stanowisku kustosza prowincjonalnego muzeum. Do wyższych stanowisk jest stworzony. Panie dyrektorze, powiedziałem z dezaprobatą, przecież ja mówiłem, że znamy pana myśli. Dlaczego mówi pan co innego, a myśli pan co innego? H.M. chrząknął z zakłopotaniem dyrektor. Kładąc się do snu, mówiłem dalej. Zupełnie inne wyjaśnienie układał Pan sobie w myślach. Pragnął Pan powiedzieć do mnie tymi mniej więcej słowami, drogi Panie Tomaszu. Przyjechałem tutaj, bo dręczyło mnie sumienie, że posłałem Pana na trudną placówkę, nie wnikając w to, że Pan nie miał od dawna urlopu. Bronił się Pan przed stanowiskiem kustosza, a mimo to wysłałem Pana do tej wyczerpującej nerwowo pracy. Po namyśle, dręczony wyrzutami sumienia, postanowiłem pana stąd zabrać. Chciałbym dać panu miesięczny urlop wypoczynkowy. Pojedzie pan w góry albo w doliny, w zależności od tego, co powiedzą lekarze. A potem zobaczymy. Dyrektor poczuł się zdruzgotany. Ciężko usiadł na schodach. Tak, powiedział z duszonym szeptem. Pan zna moje najskrytsze myśli. To straszne, proszę Państwa. Abigo zrzekł, szyderczo wykrzywiając usta: W tej sytuacji już wolę nie pytać o moje myśli. Spojrzałem na twarze swoich współpracowników. Zerknąłem także na zwieszoną głowę dyrektora Marczaka. Czułem się jak wódz, który rozegrał zwycięsko bitwę i teraz widzi wokół siebie powalonych przeciwników. Postanowiłem natknąć ich nowym duchem i obudzić do życia. Pocieszcie się, powiedziałem, że nie zamierzam opuścić stanowiska kustosza. Dość tych żartów. Przystąpmy do spraw poważnych. Pozwólcie, że przejdziemy do biblioteki, gdzie pokażę Wam coś bardzo interesującego i opowiem o pewnych ciekawych wydarzeniach. Gdy obejrzeli tajny korytarz przylegający do biblioteki i wysłuchali opowieści o mojej przykrej przygodzie, dyrektor Marczak stwierdził: Nie mogłem zasnąć i słyszałem na górze jakieś kroki i szmery, ale nie chciało mi się wstać z łóżka. A gdy wreszcie wstałem, to spotkałem pana na schodach. Lecz gdyby pan jednak wstał trochę wcześniej, schwytalibyśmy dwóch ludzi z workami, rzekłem. Więc co teraz zrobimy? Zmartwił się dyrektor. Mam pewien dość karkołomny pomysł. Ale najpierw może zjemy śniadanie? Zaproponowałem Przejdziemy do kuchni, gdzie pan panna wierzchoń przyrządzi nam tradycyjny posiłek jajecznicę na kiełbasie. Znakomicie zatarł ręce dyrektor Marczak. To wspaniała i pożywna potrawa. Uwielbiam jajecznicę na kiełbasie.